No, tutaj jest most podnoszony. Jesteśmy nad Motławą. Płynie statek Pirat Lew Piracki. Czyli to jest statek Lew. Odziemy do niego, bo on nie będzie płynął przez pod mostem, tylko on tu będzie do nabrzeża przybijał. Idziemy zobaczyć. Bo on teraz tu będzie sumował, bo nabrzeże w remoncie. Dalej na Motławę nie wejdzie. Tam stoi Czarna Perła. Na Motławie jeszcze kawałek dalej, a płynie Pirat na Westerplatte i z powrotem. Można sobie popłynąć Piratem. Tak oni mają, Piraci. Dopływa do nabrzeża. Cumy będzie rzucał. Cumy rzucą. Ahoj! Lew. Daj ci założę. Wyjdą? O, rzucił jedną, rzucił. Ładnie tańczyć, ładnie. Sternik steruje. Zaliczy lew. Czyni lew, zaliczy tańce. Hulance, swobole. Co na przódku? Co my rzuć? Cuma została rzucona, założona. O. No już mamy zasumowany, lew został zasumowany. Dziękuję serdecznie Państwu za super rejs. Życzę miłego pobytu. Państwo silne, ale to za to nie odpowiadamy. Sorry, taki mamy klimat, kolego. Ale jeszcze grasz, widzę, że jeszcze grasz. Staliśmy zawsze chyba do tyłu. A co za różnica? Ale to tylko, żeby trap pasował, dobrze jest. Aby trap wyjdzie. Trap wyjdzie tutaj. No żeby przed drabinką, bo mi kabel nie wystarczy. Nie, zawsze byliśmy przed. No dobra, jak chcecie, ale żeby nie było, nie? Trap wyjdzie. Dobrze jest. Pan starzec śpiewa. Damy radę. Damy radę. No, szczury lądowe wysiadać. No mają werwę tutaj na tańczą, śpiewają.
i tańczą i śpiewają. Hej! No, to zawsze. I kto to grał? Pomorska Telewizja Narodowa, powiedz, kto grał? Schodzimy z tego, przepraszam. No dobra, ja tylko z tym wywiad chciałem. Schodzimy. To wziąłeś ten moje... A to był Andrzej Starzec, Starzec. Można, można. No jak widać, muzyczka gra. Załoga wygoniła szczurów lądowych na ląd. Szczury lądowe wyszły na ląd, a za chwilę opuszczam na most. Most nam opuszczą, złożony. O, nawet Murzyn wysiadł. I nawet Murzyn wysiadł, o, czarny. Good morning. Amerykan? Amerykan? A tabaka. No kuchnia włoska też zaprasza. Nawet kuchnia zaprasza włoska. Rubi, no to o której otwierają ten most? Wiesz? Udo. A która jest? Która? Która to jest? Tutaj mamy... Tutaj reklamę mamy tych... ośmiorniczek, ośmiorniczek. Są reklamy, tam te polędwiczki. No te pstrągi i tam tęczowe. No i no te wszystkie te, no, raczki, nie raczki, nieboraczki, kalmary, w lodzie oczywiście wszystko leży i cytynką, cytynką. Dzień dobry. Dzień dobry. Cytynką dobre? Co wy tu macie, powiedz, no bo ja tu nagrywam. Rybki. Co to jest, może? Jaka to ryba? Ta różowa. To jest łosoś. Łosoś, pomidorowy łosoś. Łosoś. A to? Kalmary. A to co? To pewnie jest dorada. Dorada, aha, a tu? Co siedzi w tej siatce? Małże. Małże mamy, tak. To wszystko można jeść? Tak. Zapraszamy do nas, a Mary Gusto. Rozumiem. Dziękuję. Proszę. Argusta. No. Ristorante. Gusto. Trzeba mieć gusta. Przepraszam, która godzina? 18:24. To jeszcze trochę. Ale panu też się... O pół do. No jeszcze trochę i opuszczą nas most i pójdziemy sobie na drugą stronę, tam na wyspę. Ołowiankę. Ale trzeba czekać swoje. Bo tak o pełnych godzinach i o pół do spuszczają te mosty. Dla pierwszych kładka. Tak to wygląda. Tu mamy statek. Rubin. No tutaj biedni ludzie siedzą w dziurawych portkach, nie mają na nic nie mają. Ja myślałem, że to dziecko jest. Powiedziałeś mi, że psa, ja spójrzałem. Tu sobie się wylęgują. Chodź. Pójdźmy wszyscy do stajenki. No, komuś się Wielkanoc przypomniała. Boże Narodzenie. Boże Narodzenie. Tutaj jest Rubin. Ludzie niektórzy nie wiedzą, gdzie żyją, w którym czasie, w którym momencie. Najpierw pieśni religijne, potem wulgaryzmy lecą. Też tak to jest. Tyskie tu mają. Tutaj żegluga gdańska i jest jeszcze drugi statek Tynę, który pływa sobie do Sopotu regularnie, stąd pewnie, bo ten pływa Rubin na Hel. I tam jeszcze mamy Małgorzatę. No tutaj płynie taka mała jednostka Rock and Antrol 2, czyli Rock and Trollem też można pływać. No i można tańczyć Rock and Trolla, jak widać. Tak to wygląda.
tam jest karuzela, ale dzisiaj nie niedziela. Rock and Roll 2. No, czyli są dwa rock and roll. Poszedł. A tam mamy wielkie koło. W Gdańsku oczywiście wszystko jest. No i Filharmonia i Sołdek tam stoi. Filharmonia Bałtycka. Znana różnych imprez, szczególnie dla organizacji pozarządowych, często tam się odbywają co roku. No, świętej pamięci Paweł Adamowicz tam zawsze nas witał. A teraz ten o Nachel. Widzimy Nachel, żegluga gdańska Nachel. Pływajmy. Za chwilę otworzą ten most. Zobaczymy, jak to most otwierają. No bo most złożony, znaczy się dla pieszych, kładka to jest właściwie. To nie jest taki most. Składka dla pieszego. Teraz ją opuszczą. Tutaj cumy są założone. Dobrze. No i czekamy na opuszczenie tej kładki dla pieszych. Dla pieszych. No już o pół do będą spuszczać. Pół do. Już niebawem. Ale my mamy trochę czasu jeszcze, poczekamy. Tak musimy przejść na drugą stronę. Po spuszczeniu kładki. Ludzie czekają. A wy co zrobicie? Sorry? Polish Television National. English? Yes. A turist? Yes. Student? Yes. Student, okej, okej. No i good? Poland? Yes, yes. Nice. Aha. Dobrze. Ja też mam na Bengazi. Jest gra, tranquilo. Jest gra, tranquilo. Jest Bueno, pues yo iba a enseñar el vídeo de la bota, pero... Sí, vale, esto es... ¿En serio? Tío, no lo enseñes. Por favor, por favor, te juro que no lo Ty, oni przyjechali z Anglii ci podobno. England. Ale po favor, co to znaczy par favor? Sylwia? Po francusku? O, już most zaczyna mrugać, to znaczy, że będzie się opuszczał. Czyli jest znak już, że uruchomiono machinerię i za chwilę most będzie się opuszczał, a my sobie pójdziemy na drugą stronę wtedy. O. No trzeba swoje odczekać niestety. No tutaj był przypadek, że most się opuszczał, a statek podpłynął i mało mu nadbudówki nie skoszono. No bo to no, mają tu światła kierujące ruchem, no ale widocznie na czerwonym świetle. O, już słychać sygnał, czyli ruszyła machineria, most będzie się opuszczać. O, słyszymy cały czas nadawany sygnał. Sygnał jest po to, żeby łodzie, które są na wodzie, nie wpływały pod most. No, o to chodzi przede wszystkim. Dla bezpieczeństwa. I powoli się opuszcza na dół. Za chwilę most odejdzie na dół, zejdzie na dół i piesze będą mogli przejść na drugą stronę, pieszo. Także widzimy powoli, kładka się opuszcza już i będzie się można przemieścić na drugą stronę. Kto chce, to pójdzie z tamtej strony na tą, a z tej strony na tamtą. Idziemy, tutaj jest wolne miejsce, to my sobie zajmiemy, żeby sobie popatrzeć, jak to się opuszcza. Pomalutko schodzi w dół. Światła mrugą, no właśnie tu jest znak pokazujący, że nie wolno przepływać. Pod spodem ten znak się błyska na czerwono.
dwa stożki takie, strzałki zakazujące wpływania, bo tam są znaki informujące wodniaków, czyli kapitanów jednostek pływających, że by nie wpływali, jak się zapaliła sygnalizacja świetlna. No tam są semafory też jeszcze, no ale to są znaki, szczególnie te dla jednostek pływających i one wiedzą, że nie mogą wpływać tutaj. No tutaj zobaczymy z tej strony. Tutaj na Robina maksymalna liczba pasażerów to 500 osób, tu może na tego Robina wskoczyć i płynąć na Hel. No powoli schodzi już do dołu ta kładka. No widać tutaj mruga ta sygnalizacja świetlna. A my powoli już idziemy, bo będziemy też przechodzić na drugą stronę. Jak to widać. Dochodzi już do krawędzi i za chwilę zostaną otwarte furtki i się pójdzie. Ludzie już tam gonią, każdy się śpieszy. No my się tam nie śpieszymy, ale generalnie będziemy przechodzić też. No oczywiście turystów zagranicznych dużo słyszymy, tu mówią po hiszpańsku czy po jakiemu. Przepraszam bardzo. Już się otwiera furtka. O, furtka się otwiera. No idziemy na tą stronę. Tu idziemy na tą stronę. Albo w tą stronę. Jedni idą w tą, drugi w tamtą. Prawą stronę przechodzimy. Widać nasze statki, białe floty. Oczywiście słyszymy Ukraińcy, Rosjanie, język rosyjski na porządku dziennym Gdańska. Mamy 180 tysięcy podobno w Gdańsku już Ukraińców. W komunistycznym, do komunii szła. Komunia była. Idziemy, tutaj mamy już wyspę Owiankę. No i ten to sposób przemieściliśmy się z tamtej strony na drugą stronę i jesteśmy na wyspie Owiance. Co widać, i rzuć. Tu mamy jakieś pod namiotem restaurancje. No, sezon się zaczyna, za chwilę trzeba tu było się przygotować na majówkę, już to zrobili. Tą kawę mają w tym małym samochodziku. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa. Redaktor Sławomir Ziemiński, Kotar Michał, dowódca Morskich Żołnierzy Strzeleckich. Ahoj.